bardzo mocno uderzyli i odjechali nam, ciężko było już dogonić. No tak to bywa. Myślę, że Częstochowa bardzo dobrze trafiła w przełożenia. Myśmy popełnili błąd, no tak to jest. Bardzo się z takiego wyniku i obrotu spraw cieszymy. Chcieliśmy walczyć o zwycięstwo. Warunki w końcówce meczu były bardzo ciężkie, ale wszyscy całojezdowo zakończyli zawody i to jest akurat w tym momencie najważniejsze. Ja mówię, cieszymy się z wyniku, pokazaliśmy, że tutaj nie mieliśmy żadnej kalkulacji, po prostu od początku do końca chcemy wyciężać i bardzo się cieszę, że nam się to udało. Myślę, że ten początek no, nie był idealny, ale zapowiadało się w miarę dobrze. Myślę, że popełniliśmy gdzieś błąd w ustawieniu przełożeń. Myślę, że mieliśmy spore problemy dzisiaj z torem, który zachowywał się bardzo dziwnie. No i to nas czeka do poprawy, żeby to wszystko gdzieś tam sobie połatać. Mamy 2 tygodnie przerwy i bardzo dużo pracy. Zobaczymy tylko, czy zdążymy i czy się uda to wszystko zrobić. Myślę, że mieliśmy spore problemy dzisiaj, żeby się w ogóle spasować i ten tor trochę nam popłatał figle. I tak to się poukładało. On teoretycznie się wysuszał z wierzchu, ale bardzo dużo wody było wlane w ten tor i w trakcie zawodów zaczął po prostu puszczać ten tor, się rozklejać z zbyt wielkiej ilości wody, która była w niego wlana, no ale przy tych temperaturach nic innego nie można było zrobić. Gdybyśmy tej wody nie lali, to by się po prostu bardzo kurzyło i tym bardziej byłoby kiepskie widowisko. Fredrik Lindgren potrafi jeździć, on tu nieraz już udowadniał, że jest klasowym jeźdźcem i bardzo się cieszymy, że akurat ta zwyżka formy pojawiła się w tej, można powiedzieć, najważniejszej części sezonu i oby ją utrzymał już na rundę play-off. Tak, Janek jak zwykle wrócił do formy, widać, że już ten bark go nie boli, naprawdę pięknie jechał, no ale to wszystko za mało, bo jeszcze trzeba większej części kolegów, żeby wygrywać mecz. Jonas zmęczył się w swoim wyścigu. A skoro widzieliśmy, że nasi młodzieżowcy, zarówno Mateusz Świdnicki, jak i Kuba Miśkowiak są szybcy na leszczyńskim torze, no to nie czekaliśmy i szybko poszły zmiany. Atmosfera jest naprawdę bardzo dobra, tu absolutnie nie można nic powiedzieć. Naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną, drużyną z prawdziwego zdarzenia. Jeden drugiego wspiera, jeden drugiemu pomaga. Naprawdę klimat w zespole jest fantastyczny. No i to się też przekłada na wyniki. No tu mówisz o tej pierwszej rundzie. No, ja absolutnie nie będę teraz usprawiedliwiał tej porażki, ale wiemy, że to nie był nasz częstochowski tor, że pogoda go nam zrobiła i to tak nie do końca jak byśmy chcieli. Ale to już jest przeszłość. No, my teraz pokazujemy, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i mam nadzieję, że taka dobra dyspozycja utrzyma się w tej najważniejszej części, czyli w tej, co już się za 2 tygodnie zaczyna play-off. Wszystko wskazuje na to, że bardzo dużo pracy nas czeka, żeby w ogóle gdzieś tam w play-offach powalczyć i żeby jakiś wynik rozsądny przywieźć. Prawda jest taka, że Lublin jedzie naprawdę doskonale, świetni startowcy i tutaj gdzieś tam mają sporą przewagę, natomiast play-offy to są play-offy, wszystko jest otwarte. Nie można mówić o obawie, po prostu chcemy jechać jak najlepiej, prezentować taką dyspozycję jak do tej pory i tutaj nie ma absolutnie mowy o jakichkolwiek obawach.